Witajcie w 81. odcinku programu Co w Kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o pobraniu próbki z asteroidy Bennu, w dziwnym układzie podwójnym gwiazd oraz wodzie na Księżycu. Zaczynamy od misji Sondy Osiris Rex, która 20 października pobrała próbkę skał z powierzchni asteroidy Bennu. Specjalne ramię zagłębiło się w powierzchnię asteroidy, żeby pobrać próbki skał. Celem misji było pobranie co najmniej 60 gramów materiału, który następnie zostanie zabrany z powrotem na Ziemię, gdzie w specjalnych laboratoriach zostanie on szczegółowo przebadany. Okazuje się jednak, że Osiris Rex mógł być trochę zbyt zachłanny i prawdopodobnie po prostu zbyt dużo materiału. Na zdjęciach wykonanych 22 października, czyli dwa dni po kontakcie z asteroidą, widać, że z pojemnika, w którym znajduje się pobrany materiał, wydostają się małe drobne skały. Najprawdopodobniej pokrywa pojemnika jest blokowana przez jakiś większy kamień, przez co nie może się ona szczelnie zamknąć. Teraz jedynym sposobem, aby uniknąć dalszego wycieku pobranego materiału, jest umieszczenie go w specjalnym hermetycznym pojemniku, w którym wróci na Ziemię. Jest to jak na razie priorytet misji. Wszystkie inne manewry zostały wstrzymane, aby uniknąć większej straty pobranych skał. Sonda nie będzie w stanie między innymi zważyć, ile faktycznie udało się jej pobrać materiału. Utrata części materiału pobranego z asteroidy Bennu może sprawić, że nie dostaniemy pełnego obrazu powierzchni asteroidy. Szczególnie jeśli w próbkach przywiezionych na Ziemię przeważać będą tylko duże odłamki skał, ponieważ te mniejsze wydostały się z powrotem do przestrzeni kosmicznej. Z sondy OSIRIS-REx przenosimy się do układu podwójnego gwiazd, który składa się z pulsara i zdeformowanej gwiazdy. Pulsar ma masę dwóch mas Słońca oraz średnicę 20 km. Natomiast gwiazda mu towarzysząca ma masę około 1% masy Słońca, a jej gęstość jest 6 razy większa od gęstości ołowiu. Obydwa ciała krążą wokół wspólnego środka masy w tempie 75 minut szybciej niż jakikolwiek inny podobny układ podwójny. Odległość między tymi dwoma obiektami wynosi 1,3 odległości, jaka dzieli Ziemię od księżyca. Pulsar jest pozostałością po masywnej gwieździe. Pulsary znane są z wysyłania regularnych impulsów radiowych, lecz w tym przypadku nie odbieramy żadnych. Jedyne sygnały, które docierają do nas z pulsara są emitowane w promieniowaniu gamma. Innymi niezwykłymi własnościami tego pulsara jest zarówno jego tempo obrotu wokół własnej osi wynoszące 30 tysięcy obrotów na minutę, jak i niezwykłe słabe pole magnetyczne. Wszystko to można wyjaśnić towarzystwem drugiej gwiazdy. Pulsar najprawdopodobniej w przeszłości ściągnął materię ze swojego towarzysza, rozrzucając przy okazji plazmę dookoła układu. Plazma ta najprawdopodobniej blokuje sygnał radiowy pochodzący od pulsara. Dodatkowo ściągając na siebie dodatkową masę, pulsar zwiększył swoje obroty oraz przytłumił swoje pole magnetyczne. Odkrycia tego dokonano wykorzystując projekt przetwarzania rozproszonego Einstein Home, w ramach którego wolontariusze udostępniają moc obliczeniową swoich komputerów, gdy te nic nie robią. Z układu podwójnego gwiazd przenosimy się do naszego księżyca, na którym wykryto wodę. Do tej pory woda na księżycu była znajdowana w głębokich kraterach na biegunach, gdzie nigdy nie docierają promienie słoneczne. Lecz tym razem wodę udało się znaleźć na powierzchni, która jest nasłoneczniona. Detekcji tej dokonało obserwatorium Sofia, znajdujące się na pokładzie samolotu Boeing 747. Sofia znalazła wodę w okolicach krateru Klawius, znajdującym się przy południowym biegunie księżyca. Zawartość wody waha się tam od 100 do 412 cząstek na milion, co odpowiada mniej więcej małej butelce wody 330 ml na metr sześcienny gruntu. Dla porównania, na Saharze jest 100 razy więcej wody. Woda ta może pochodzić z mikrometeorytów spadających na powierzchnię księżyca lub z reakcji zachodzących między cząsteczkami wiatru słonecznego i księżycowymi minerałami. Woda ta następnie zostaje uwięziona między ziarnami księżycowego gruntu lub w koralopodobnych strukturach powstałych po uderzeniach mikrometeorytów. Znalezienie wody na księżycu pomoże w przyszłych misjach kosmicznych, w ramach których ludzie mieliby z powrotem wrócić na srebrny glob. Przy łatwo dostępnych znaczących zapasach wody na księżycu, misje te mogłyby zabrać więcej innych zapasów lub sprzętu zamiast wody. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Zapraszamy Was również na naszą stronę internetową. Na razie i do usłyszenia za tydzień.